Hej, z tej strony Ewelina i dzisiaj pokażę Wam mój book haul. Niestety siebie nie pokażę, bo jestem chora, co zresztą chyba słychać po głosie. I tak, książki przedstawię Wam w kolejności takiej, jakiej kupiłam. Styczeń był dosyć udany, no bo jeszcze było kilka prezentów, bo miałam urodziny, a wiadomo, że kto czyta, to na urodziny dostaje książki. Więc może zacznijmy od tych, które sama kupiłam i to było gdzieś tak na początku stycznia. I mam tutaj Anne Bishop, Królową Ciemności. Niestety tylko trzecia część była w Biedronce, bo chciałam zapolować właśnie na te książki z Biedronki. Cieszę się, że udało mi się tą zdobyć jako jedyną, no ale będę polować też na resztę. Jak już byłam w Biedronce i nie znalazłam nic Anne Bishop, oprócz tej jednej książki, to zwróciła moją uwagę książka Katarzyny Bereniki Miszczuk Obsesja. Jestem ciekawa tej książki, lubię książki tej autorki, więc czemu nie? I zaraz po niej sięgnęłam po Cara Delevingne, Mirror, Mirror. Ta książka miała nawet ciekawe opinie, więc dlaczego by nie spróbować? W ten sam dzień dorwałam też Żółwie aż do końca w okładce, która mi się bardzo podoba, lepiej niż ta pierwotna. Chociaż wiem, że są dostępne obie wersje okładkowe i tą książkę już przeczytałam. Nie wiem, czy będę nagrywała osobną recenzję, bo książeczka jest dosyć króciutka i kilka dziewczyn już nagrało recenzję, więc nie będę się powtarzać. Kolejnego dnia byłam w takiej miejscowej księgarni i był kiermasz książki i za 9,90 dorwałam najstarszego, tom pierwszy. I to jest kontynuacja Aragona. Właśnie zbieram całą tą serię. Mam trzy książki z tą. Więc jestem bardzo jej ciekawa. I kolejnego dnia przyszło do mnie zamówienie z księgarni taniaksiążka.pl. I to jest końcówka nakładu, bo byłam bardzo ciekawa tej serii. Tylko że teraz widzę, że nie przysłali mi pierwszej części. I to jest cykl o aniołach Elizabeth Chandler. I powinna być pierwsza część Pocałunek Anioła, ale tutaj nie wiem, czy ja się pomyliłam, ale chyba raczej ja. Więc mam od drugiego tomu, czyli Potęgę Miłości, Bratnie Dusze, Wieczna Tęsknota, Ucieczka, Do Końca Świata i tutaj mam dwa egzemplarze. Nie wiem, chyba się sama pomyliłam i tak zamówiłam, no ale cóż, końcówka nakładu, tych książek było bardzo mało, a były w bardzo dobrej cenie i z twórczością tej autorki już się spotkałam i podobały mi się te książki, które ona napisała, nie pamiętam już tytułów, ale myślę, że tak jednorazowo za taką cenę całą mieć serię, praktycznie całą, jeszcze zobaczę, czy jest ta pierwsza część, to sobie ją dokupię, ale jestem zadowolona. Kolejne trzy książki to już są prezenty na urodziny i to są akurat prezenty ode mnie dla mnie, więc mamy tutaj Króla Kruków, Złodzieje Snów i Przebudzenie Króla. Brakuje mi Wiedźmy z Lustra, ale to tylko dlatego, że nie było jej już w księgarni, więc na pewno zapoluję i też będę miała już cztery części. A, jestem taka zachwycona tymi książkami, już się nie mogę doczekać, aż zacznę czytać. Pal licho, sesja, ja muszę to przeczytać. Kolejne książki to Żniwiarz i mamy tutaj Pustynną Noc i Czerwone Słońce. Bardzo chciałam przeczytać te książki, Pauline Handel. Czekam też na tą trzecią i tutaj w jednej miałam taką zakładkę, znaczy dwie zakładki, bo w każdej była inna. I w sumie Wam powiem, że te książki, które są zaprezentowane na tych zakładkach, też bym bardzo chciała przeczytać, czyli Kroniki Jaru i Buntowniczkę z Pustyni. Tutaj już mamy inne, ale no zobaczymy. O, te na pewno muszę zdobyć, na pewno. Też jestem bardzo ciekawa tego Żniwiarza, bo każdy poleca, każdy się zachwyca, więc dlaczego ja miałabym się nie pozachwycać, chociaż odrobinę. I ostatni pakiet, który dostałam na urodziny, jest to cykl, trylogia Klątwy. W takim pięknym pakieciku, wszystkie trzy części, czyli Waleczna Czarownica, Ukryta Ławczyni i Porwana Pieśniarka. Może rozpakuję z folii i pokażę Wam, jak te książki wyglądają. I tak się prezentują książeczki, są śliczne, okładki mają przecudowne. Pakiet też jest dosyć fajny, to pudełeczko,
No może te książki nie będą się tak bardzo niszczyć, jeżeli będą na półce schowane w tym kartoniku. No cóż, ale te okładki, Boże, te tłoczenia, no zachwycam się, po prostu się zachwycam. Nie mogę się doczekać. Nawet nie wiem, którą z tych książek przeczytam jako pierwszą. Na pewno będę Was informować i dzięki za oglądanie. Do następnego.